akademickie rytmy. Akademickie rytmy, czyli program przygotowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Studenci i nie tylko studenci są już u nas w studio. Witam Artur Pieczarka, który audycję poprowadzi. Witam Ciebie, Michale. Michał będzie realizował program. Za chwilę już będziemy rozmawiać o trendach w architekturze. Futurystyczne wizje architektów, budownictwo jednorodzinne czy apartamentowce. Mieszkanie na wsi czy w mieście, technologie, materiały, oświetlenie miast, ekologiczne rozwiązania. O tym już za kilka chwil, a waszymi i moimi gośćmi będą doktor habilitowany inżynier, architekt pan Bogusław Szuba, profesor PWSZ w Nysie, wykładowca na kierunku architektura. Witamy. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Jest z nami pani magister inżynier, architekt Kamila Wilk, architekt, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, właśnie na kierunku architektura. Także sekretarz Polskiej Okręgowej Izby Architektów. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest z nami magister inżynier Marcin Zdanowicz, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Technicznych, także wykładowca na kierunku architektury. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest doktor inżynier architekt Piotr Opałka, również wykładowca na kierunku architektura PWSZ w Nysie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Oraz magister inżynier architekt Michał Kaczmarzyk, również wykładowca na kierunku architektura. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. O trendach już za kilka chwil w Radiu Nysa. Słuchajcie nas, zostańcie z nami aż do południa. Rytmy. Sierpnia. Akademickie rytmy. Nowinki technologiczne, innowacje, nauka, kształcenie, student, naukowcy, akademickie rytmy w każdy czwartek po godzinie 11. Słuchajcie nas w Radiu Nysa na 103.6 FM lub przez internet www.nysa.fm. A dzisiaj będziemy rozmawiać o trendach w architekturze. Przypomnę, naszymi państwa gośćmi są doktor habilitowany inżynier, architekt Bogusław Szuba, pan doktor inżynier, architekt Piotr Opałka, magister inżynier Marcin Zdanowicz, magister inżynier, architekt Kamila Wilk i magister inżynier, architekt Michał Kaczmarzyk. Fachowcy, profesjonaliści, zawodowcy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. No i właśnie, panie profesorze, jakie trendy w architekturze możemy obserwować w ostatnich latach, w jakim kierunku zmierza ta architektura miast, takie główne kierunki? Chcę powiedzieć, że architektura to wszystko to, co nas otacza. A jeżeli to, co wszystko nas otacza, to i problemy z tym związane, które nas otaczają. I wszystkie wyzwania, które prowadzą dzisiaj do jednego problemu, zachowania czystości środowiska, skłaniają nas do myślenia o jak najszerszej ochronie tego naszego środowiska, jak najszerszego spojrzenia na architekturę z pryzmatu właśnie ochrony środowiska. Jednym z głównych trendów współczesnych w urbanistyce jest powrót do centrum. To, co zauważyliśmy ostatnio, to rozlewają się nasze miasta w sposób niekontrolowany, a jest to przyczyną tego, że w mieście niestety źle się żyje ostatnio. To wynika z hałasu, z tłoku, z różnych przyczyn. Poszukujemy źródeł tych wszystkich przyczyn i poszukujemy w tej chwili rozwiązań tego, aby ludzie ponownie chcieli zamieszkać w centrum. Bo jest atrakcją pracować w mieście, a z drugiej strony wielką pokusą jest mieszkać na wsi. I z tego tytułu bardzo wielu ludzi wybiera mieszkanie właśnie poza miastem, a pracuje w mieście. Czyli obecna tendencja jest taka, że jednak mieszkańcy dużych miast uciekają z centrów i próbują budować domy jakby na wsi, tak? Taką można tendencję zaobserwować w tej chwili? Taka jest powszechna tendencja i niestety na razie niezahamowana. Wiele jest działań dzisiaj, które skłaniają nas do myślenia, co zrobić, aby ci ludzie powrotem chcieli mieszkać w mieście. I to hasło powrót do centrum jest hasłem, które jest realizowane i przez kongresy, i przez seminaria, i konferencje międzynarodowe. Jednym ze znaczących takich wydarzeń w Polsce to jest kongres rewitalizacji, który jest co 4 lata i w zakresie tejże problematyki zawsze się obraca. Czy zatem wieś się nam trochę zmienia? Zachęcam tutaj do dyskusji architektów. Może pani Kamila Wilk.
To ja może powiem nie tyle o trendach, ale o takiej tendencji, która jest dla mnie jako architekta bardzo istotna w tej chwili, a mianowicie o wzrastającej świadomości estetycznej społeczności, ludzi, którzy chcą budować na przykład domy jednorodzinne. Odchodzi się już od projektów typowych, dużo więcej klientów do nas trafia z projektami indywidualnymi, a co za tym idzie, wygląd tych naszych wsi, przedmieść będzie się zmieniał i już powoli się zmienia. Czyli kiedyś częściej mieszkańcy miast czy wsi zaglądali do internetu i kupowali gotowe projekty, teraz próbują jednak budować swoje wymarzone domy, czy tak to mam rozumieć? No, chcą przede wszystkim mieć produkt skrojony na miarę, a to daje nam właśnie projekt indywidualny. Te projekty typowe były dla wszystkich i można było je wszędzie postawić, a co za tym idzie, nie były dedykowane dla użytkownika. Dom sam w sobie jest takim miejscem, które musi sprawić, że my jako użytkownicy się w nim dobrze czujemy, a taki projekt indywidualny daje nam taką szansę, a my architekci jesteśmy od tego, żeby Państwu doradzać, w jaki sposób to zrobić najlepiej. No a jeśli chodzi o materiały budowlane, jest z nami pan magister inżynier Marcin Zdanowicz. Materiały budowlane, technologia na pewno też się zmienia. Kiedyś była to wielka płyta osiedla z wielkich płyt, głównie cegła. Dzisiaj jakie są materiały budowlane? Znaczy materiały nadal mamy, można powiedzieć, głównie te same, tak? One nieco ewoluują w kierunku nowocześniejszego ich zastosowania, czyli szukamy takich rozwiązań, które są bardziej energooszczędne, czyli to jest, można powiedzieć, jeśli chodzi o technologię, taka główna tendencja, bo i tu ustawodawca na projektantach wymusza taki kierunek, który zmniejsza energochłonność budownictwa w czasie jego eksploatacji, czyli coraz to warunki techniczne zaostrzają kryteria wskaźnika, tak zwanego wskaźnika EP, czyli zapotrzebowania na energię pierwotną budynku w czasie jego eksploatacji. Czyli szukamy rozwiązań, które dają możliwość spełnienia tych kryteriów. Jeśli chodzi o te nowe technologie, rozwiązania ekologiczne, czy tutaj pytanie do pana doktora Piotra Opałki, czy to ustawodawstwo, prawo niejako generuje nam te trendy, te zmiany w architekturze miast, czy też sami architekci mogą trochę zmieniać tą urbanistyczną rzeczywistość? Na ile prawo, a na ile sami architekci? Przede wszystkim te decyzje są, przede wszystkim te decyzje projektowe są podyktowane ustawodawstwem, legislacją, jaka nas obowiązuje, a z drugiej strony coraz bardziej wzrastającą świadomością społeczną mieszkańców, którzy chcą żyć w coraz bardziej przyjaznym otoczeniu. Z tego, co Państwo tutaj mówicie, co mówił pan profesor, te tematy ochrony środowiska, jak wszędzie, no, wychodzą na plan pierwszy, czyli jak mówimy tutaj na przykład o zanieczyszczeniu środowiska, teraz dużo mówi się w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie o smogu, który w czasie mrozów występuje, to rozumiem, że te nowe domy czy nowe osiedla mieszkaniowe muszą uwzględniać aspekty dotyczące ekologicznych systemów ogrzewania. To tak naprawdę nie jest nowy trend, bo w zasadzie już w latach 80. pojawiła się tak zwana polityka zrównoważonego rozwoju, który jakby narzuca nam taką triadę. Z jednej strony mamy środowisko, z drugiej naturalne, z drugiej strony mamy ekonomikę, a z trzeciej strony mamy potrzeby społeczne. I tutaj jest zrównoważony rozwój, zakłada równowagę pomiędzy tymi trzema elementami. Także ta tendencja, o której mówimy cały czas, jakby cały czas wpisuje się też w tą politykę zrównoważonego rozwoju. Tak, żebyśmy tych naszych zasobów naturalnych, znaczy ich te zasoby naturalne, żebyśmy mogli zachować dla przyszłych pokoleń. Panie profesorze. Poszukujemy nowych rozwiązań dotyczących ogrzewania i poszukujemy również rozwiązań, które nie będą stricte związane tylko i wyłącznie z wydatkowaniem pieniędzy na urządzenia. Bo to jest dzisiaj trochę taki trend niebezpieczny, że budynek będziemy zaopatrywać w niezliczoną ilość urządzeń, które de facto no, też kosztują, też ich eksploatacja nie jest za darmo. I w sumie rzecz biorąc są trochę poza architekturą. Doposażyć każdy budynek można w różne urządzenia, ale sens w tym, żeby szukać takich rozwiązań, które by się opierały o pasywność budynku.
o bierne pozyskiwanie energii. Wytłumaczmy właśnie, na czym polega o tych budynkach pasywnych. Co jakiś czas nasi słuchacze na pewno albo oglądali w telewizji, albo słuchali w radiu, czy czytali w prasie o tym, co to są budynki pasywne. Jest bardzo wiele definicji dotyczących dzisiaj współczesnej architektury, która dąży do architektury ekologicznej. Budynek pasywny to jest taki budynek, który zużywa mniej jak 1,5 kW na 1 metr kwadratowy w ciągu roku energii potrzebnej do jego użytkowania. I to jest dosyć ścisła definicja. W związku z tym można by się odnieść za każdym razem, ile faktycznie tej energii jest potrzebne do ogrzania tego budynku i następnie szukać takich rozwiązań w pierwszej kolejności, które dadzą tą efektywność energetyczną w zakresie rozwiązań przestrzennych, w zakresie lokalizacji na działce. I tutaj wychodzi wreszcie to powiązanie tego obiektu z otoczeniem, a nie katalogowanie tego obiektu. Bo trzeba wiedzieć, skąd wieje wiatr, trzeba znać się na topografii, którędy odprowadzić ścieki, bo to są podstawowe uwarunkowania, które zawsze były istotne, ale w dobie mechanizacji i powiedziałbym sobie tych urządzeń, które jest coraz więcej, no coraz więcej możemy stosować niestety rozwiązań sztucznych, a nie naturalnych, co niestety oderwało tę architekturę od środowiska. W pierwszej kolejności szukamy rozwiązań urbanistycznych, najbardziej korzystnych, jeżeli chodzi o zachowanie energii i pozyskiwanie tej energii z otoczenia bezpośrednio. Następnie w rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych, bo tutaj dochodzi cały wachlarz związany z tymi rozwiązaniami, pasywnego pozyskiwania energii chociażby przez ogrody zimowe, czy też poprzez utrzymywanie energii poprzez strefy cieplne. A następnie akumulowania tej energii. To jest przyszłość dzisiaj, jeszcze dzisiaj praktycznie raczkująca, bo to, że pozyskać energię ze słońca możemy, to już wszyscy o tym wiedzą, ale jak ją akumulować? I ten problem też staramy się tutaj poruszać, choćby na naszych zajęciach w szkole. Budownictwo pasywne, budynki pasywne, architektura w zgodzie ze środowiskiem. Jak państwo słyszycie, takie będą trendy w przyszłości. Mówiliśmy o nowoczesnych rozwiązaniach ekologicznych dotyczących ogrzewania. To się dzieje, są różnego rodzaju zachęty, aby mieszkańców zachęcać do wymiany tych tak zwanych kopciuchów, czyli kotłów na węgiel. Ale też miasta coraz częściej myślą na przykład o zmianie sposobu oświetlenia, z tego oświetlenia, które bardziej jakby potrzebuje energii, na bardziej ekologiczne, wymagające mniejszej ilości energii. Mam tu na myśli oświetlenie LED-owe. Jest z nami, przypomnę, pan magister inżynier, architekt Michał Kaczmarzyk. Czy miasta zmieniają właśnie tą architekturę w konwencji oświetlenia? Czy coraz więcej miast myśli, żeby po pierwsze o oszczędzaniu, żeby mniej pieniążków też wydawać na energię elektryczną, ale też żeby polepszać wizerunek w nocy, wieczorem miast? No tutaj jest ciekawe to, co pan powiedział w ostatnim momencie, czyli ten rozdział taki między poprawą warunków finansowych i energooszczędności systemu oświetleniowego w mieście, a wizerunkiem. I tu chyba to jest dłuższy temat, dlatego że to, co związane z energooszczędnością, to się dzieje. To już całe gminy wprowadzają, to już wymieniamy oświetlenie. Bo to się po prostu opłaca. Tak, to są oszczędności rzędu połowy, czy nawet więcej niż połowę. I to jest właśnie bardzo takie czytelne w połączeniu z technologią LED-ową, która w tej chwili wiedzie ten jakby wiodący, to jest ten wiodący kierunek. Ale to dotyczy tej części użytkowej, tej, która jest taka dość zwarta i jasno określona. Natomiast jeżeli chodzi o wizerunek miast, to tutaj już jest troszeczkę inaczej. Tu już użyję tego słowa lampki wokół budynków, które często widzimy, domek jednorodzinny i kilkanaście lampek wokół niego rozłożonych i mówienie o tym, że to jest iluminacja, ten czas już mija. To już jest ta epoka, która się kończy i ten zachwyt technologią LED-ową już jest zupełnie gdzie indziej ukierunkowany, bo tak naprawdę teraz zaczyna się nowy aspekt projektowania oświetlenia, które zaczyna być oświetleniem interaktywnym, które zaczyna być oświetleniem przede wszystkim skierowanym do konkretnej przestrzeni.
My już nie chcemy światła poza obiektem, nie chcemy emisji tego światła właśnie w niebo. Często o tym mówimy, o zachowaniu, nieśmieceniu właśnie przestrzeni nieba niepotrzebnym światłem. I ten aspekt już zupełnie inaczej jest odbierany przez projektantów, którzy zajmują się projektowaniem oświetlenia, gdzie mapowanie światła, gdzie technologia laserowa czy OLEDowa to jest już nowa wartość. No i przede wszystkim szukanie rozwiązania, w którym światło staje się materiałem bazującym nie tylko na instalacji, jak to do tej pory o tym się mówiło, ale bardziej skierowane w stronę sztuki, w stronę instalacji multimedialnych niejednokrotnie, czy interaktywnych, zupełnie inaczej odbieranych przez społeczność. Tak? To już jest światło, które nie tylko eksponuje, chociaż tu trzeba by było zrobić pauzę i popowiedzieć o zabytkach, bo to jest inny dział, może jeszcze do tego wrócimy. Natomiast nie tyle światło, które eksponuje, a zatrzymuje osobę wokół obiektu. I ten, tu zaczyna się nowa jakby historia. I o tych inteligentnych rozwiązaniach, technologii w budownictwie i w architekturze będziemy mówić w następnym naszym wejściu antenowym. Za kilka chwil wiadomości w Radiu Nysa FM. Zostańcie z nami. Akademickie rytmy. Akademickie rytmy. Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na antenie Radia Nysa FM. Przypomnę, w każdy czwartek po godzinie 11, a dzisiaj rozmawiamy o trendach w architekturze ze specjalistami. Są z nami, przypomnę, doktor habilitowany inżynier architekt Bogusław Szuba, profesor PWSZ w Nysie, magister inżynier Marcin Zdanowicz, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Technicznych, doktor inżynier architekt Piotr Opałka, wykładowca na kierunku architektury, pani magister inżynier architekt Kamila Wilk, architekt, absolwentka PWSZ w Nysie właśnie kierunku architektura, i pan Michał Kaczmarzyk, magister inżynier architekt, również wykładowca na kierunku architektury PWSZ w Nysie. Wszyscy są państwo, oprócz pani Kamili, wykładowcami na architekturze właśnie na nyskiej uczelni. I tu pierwsze pytanie w tym drugim naszym wejściu do pani Kamili Wilk, która jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, bodajże pierwszego rocznika, który kończył. Który to był rok? To był rok 2005, tak, ja jestem absolwentką pierwszego rocznika i tutaj w Nysie zaczęła się moja przygoda z architekturą, bo najpierw w liceum uczyłam się rysunku po to, żeby zdawać egzamin. Później stało się tak, że w Nysie został otwarty ten kierunek i zaczęłam tutaj studiować. Jak pani wspomina o pobyt na nyskiej uczelni? Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że zajęcia z nami prowadzili świetni fachowcy z całego kraju. Można wymienić tutaj w czołówce na pewno pana profesora Jackiewicza, niestety już nie żyjącego. Oczywiście pan profesor Bogusław Szuba, który koło mnie siedzi niezmiennie od tamtego czasu, wykłada w naszej szkole. Ale oprócz tego też pani doktor Majerska. Bardzo dużo ludzi, którzy naprawdę tworzyli siłę tej szkoły i dawali nam tą pewność, że później jak opuścimy jej mury, to świetnie sobie poradzimy. Uzyskała pani tytuł inżyniera architekta tu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie i dalej pani kontynuowała proces kształcenia. Gdzie? Tak, ja dalej studiowałam w Czechach, w Libercu. Tutaj na PWSZ-cie studiowałam również filologię czeską, przygotowując się do tych studiów w Libercu, ponieważ po jednej z konferencji pan profesor Szuba przyjechał z konferencji i powiedział nam, że istnieje taka możliwość kontynuacji studiów w Libercu. Mnie to zainteresowało. Pojechałam tam na wakacjach, obejrzałam szkołę, zachwyciłam się, ponieważ jest to szkoła, która działa w bardzo podobny sposób jak nasza Nyska. Jest to nieduża szkoła, która pozwala studentom przez 24 godziny na dobę korzystać z zaplecza szkoły przy pomocy kart chipowych. Jest pracownia do modelowania, jest pracownia do fotografowania, jest pracownia komputerowa. Wszystko to jest dostępne cały czas dla studentów.
Więc dla mnie ta przygoda czeska była bardzo wartościowa. Oprócz tego wyjeżdżaliśmy na wycieczki, warsztaty za granicę, do Portugalii, do Francji, do Belgii. Także to było naprawdę bardzo wartościowe doświadczenie. Akademickie rytmy.